Sprawdziłem 20 kozackich gliczy w Minecraft, zaczynając od wszystkim dobrze znanego latania na łódce. Jestem pewien, że każdy z was słyszał o lataniu łódką, ale może nie każdy próbował, więc po pierwsze wsiadamy i teraz lecimy i gdy jesteśmy w odpowiednim momencie, klikamy shift i prawym i możemy wyskoczyć. Dobra, udało nam się, co jest? Miałem na to tylko 24 godziny, więc serio mało. Ale to, czego na pewno nie wiecie, to to, że w nowym Minecrafcie 1.19 możecie skoczyć z ponad 35-metrowej właśnie takiej wieżyczki i trzymając sprinta i klikając shift możecie jak najbardziej przeżyć. Kolejnym mega przydatnym glitchem jest to, że gdy wchodzimy do endu, od razu stawiamy end krystal, dzięki czemu smok się nie respi. Dobra, robimy to i teraz spamujemy. Postawiłem krystal. Powinno się załadować, więc sobie idziemy. I uwaga, mamy portal. W ramach przypomnienia, latanie na scaffoldingach. Na pewno to też kojarzycie, więc tak. Budujemy na maksa, teraz klikamy double clickiem albo po prostu szybko klikamy, żeby nam się zbugowało, tak? Teraz tu idziemy i klikamy i nam się pojawia do przodu. Więc jak ktoś nie wiedział, to teraz już wie. I tak możemy w nieskończoność. A teraz coś dla górników, czyli po prostu siadamy sobie na świnkę z patykiem, idziemy pod półpłytki, dokładnie takie półpłytki i widzimy wszystkie jaskinie, dosłownie wszystko. To co teraz wam pokażę jest mega kozackie i chodzi o to, że właśnie jeśli przejdziecie przez portal z tarczą włączoną, można tak powiedzieć, to gdy wyjdziecie po drugiej stronie, ona będzie wyglądała tak, ale wciąż będzie was broniła. Więc okej, idziemy sobie powoli. I uwaga, mam ją normalnie i ona powinna mnie bronić. Są i pigliny. I tak, i słuchajcie, to działa, co jest? I coś też właśnie mega przydatnego, czyli jeśli chcemy wyjść sobie na Nether Roof, wystarczy, że wejdziemy na drabinkę, ustawimy się w rogu i perełką klikniemy i już jesteśmy. I na wersji 1.19 możemy tutaj sobie zrobić portal na luzie i on będzie działał. A jeśli chcecie duplikarkę TNT w dosłownie 3 sekundy, to robicie takie coś. Tutaj wam jeszcze raz pokażę. Tutaj robicie trójkącik, tutaj dajecie koralowca, TNT, murek, kolejny trójkącik, dajecie detektor rail i tutaj dajecie minecarta, sticky piston i obsydian, dźwignia i możecie używać. O, i proszę bardzo, działa jak najbardziej. A jeśli chcecie zbanować gracza tak jak na anarchii i zbanować cały chunk, to musicie sobie stworzyć taką książkę, kopiujecie takie znaki, które macie też w opisie i dajecie tak 100 stron. Następnie nazywacie książkę samymi dolarami, ile się da. I teraz tak, dajecie shulker i wypełniacie tą książką cały shulker. I teraz, gdy otworzę ten shulker, albo gdy zniszczę go killoffem, zostanę zbanowany. I uwaga... Zostałem zbanowany. Teraz nie mogę dołączyć na serwer. 10. glitchem jest łączenie bloków przy borderze. Żeby najlepiej wam to zobrazować, po prostu zrobię o tak i tak. I teraz połączymy te dwie półpłytki w jeden blok. No i brawo, i zrobiliśmy to. Teraz mamy sobie taki podwójny blok, którego nie ma w normalnym Minecrafcie. A co jest przydatne, to to, że jeśli walczymy z blazami i jeśli chcemy się ugasić, to po prostu dajemy w cauldron wodę i tak możemy z nimi łatwo walczyć. I na miejscu 12 rzecz, której totalnie się nie spodziewałem. Jeśli jajko będzie na 000, czyli teraz patrzycie na jajko, jest 000, wlatujecie na górę i gdy postawicie zombiego, wszystkie zombie będą wam właśnie szły do tego jajka, mimo że ono jest tak głęboko w ziemi. I coś przed czym chciałbym was przestrzec, czyli po prostu nie wskakujcie z wysokości do portalu, bo wtedy nie resetuje się wasza prędkość i cały czas lecicie, właśnie teraz zademonstruję. Więc lecimy do portalu i gdy do niego wlecę, zostaje mi zadane tyle serduszek. I teraz pomyślcie, gdybym był jeszcze wyżej, no to wtedy bym prawdopodobnie zginął. A gdy nie macie łódki, możecie latać na świnie, więc wsiadam na świnie i widzicie, gdy zmieniamy tutaj przyciski na marchewkę na patyku i na inny slot, to nam się resetuje prędkość i teraz sobie przy ziemi wysiądziemy i przeżyliśmy. Kolejną rzeczą używaną przez speedrunnerów jest to, że gdy rzucicie perełkę i teraz zmienicie sobie w ustawieniach simulation distance na 5 i render distance w sumie na 2 i jeśli wejdziecie do gierki, to ta perełka teraz mnie nie tepnie. Możecie sobie teraz chodzić po świecie na luzie i ta perełka wam nie tepa, ale powiedzmy teraz nagle tutaj spadacie i klikamy sobie tak, tak i włączamy z powrotem render distance, simulation distance
I mnie tepło, więc widzicie, mega przydatne. A żeby mieć nieskończone emeraldy, robicie takie coś i teraz je tutaj dajecie i kładziecie nić. I teraz, gdy przejdziecie, jak widzicie, wyrzucę tutaj wszystkie z ekwipunku i teraz sobie je zbierzemy. Powinny wypaść dwa, ale wypadły cztery, które możecie sprzedać o villagera. A jeśli chcecie od razu przeteleportować się do miasta Endu, to pod portalem zróbcie właśnie takie coś i teraz, gdy klikniecie, znajdziemy się dokładnie na tych samych koordynatach, tylko że w Endzie. Jesteśmy na 1100 na 1420 i klikamy i jesteśmy na 1100 na 1400 i zginąłem, bo nie zdążyłem lecieć w górę. Ale jak widzicie, działa. A jeśli macie dwa wiadra śniegu i skórzane buty, to możecie zrobić nieskończony most. Wystarczy, że postawicie pierwsze wiadro i teraz możecie robić tak w nieskończoność. I na koniec chciałbym wam pokazać takie prostsze rzeczy, ale też mega przydatne. Jeśli chcecie przejść przez taką ścianę, przez róg, to w sumie podjeżdżacie sobie łódką do tego rogu, klikacie shift i jesteście po drugiej stronie. Na przykład na jakieś ukryte bazy, bardzo fajne. I ostatnia rzecz, gdy podbudujecie sobie z obsydianu właśnie na 140 kratkę, teraz gdy wylejecie wodę, woda zleci i smog, gdy będzie lądować, zablokuje się w tej wodzie, przez co możecie z łatwością go pokonać, bo nie będzie mógł się wtedy ruszać. O, właśnie tak. I on teraz tutaj stąd mnie już nie wyleci, więc się zablokował.